pod tym namiotem można zrobić sobie podkładkę pod filiżankę albo pod talerz. Wystarczy mieć do tego odrobinę dobrego nastroju pomimo pogody, trochę materiału, czyli kolorowego papieru, kleju, nożyczek, laminator i inwencję twórczą. Wycinamy, malujemy, kleimy, doklejamy, laminujemy i mamy dla maluchów fajne coś pod talerz na śniadanie. Część moich prac takich plastyczno-manualnych dla dzieci właśnie takich w wieku 6, 7 do 8 lat są wykonane z bloku piankowego. Widać skrupulatną pracę, więc na pewno zdolności plastyczne są tutaj mile widziane. No i co? Wszelkie oznaki wiosny nadchodzącego lata przed nami.